Już 12 lutego ruszają zimowe warsztaty muzyczne. Dla absolwentów uczelni wyższych oferujemy atrakcyjne dwusemestralne studia podyplomowe. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zaangażowali się w krucjatę modlitewną 100 dni dla Syrii. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zaangażowali się w krucjatę modlitewną 100 dni dla Syrii. Polega ona na studniowej, nieustającej modlitwie w dzień i w nocy łącznie przez 2400 godzin. Każda chętna osoba, która skontaktuje się z organizatorami, otrzyma konkretny dzień i godzinę modlitwy i w tej godzinie zobowiązana jest modlić się w intencji chrześcijan prześladowanych w Syrii. Trwający 3 lata konflikt syryjski pochłonął już 170 tysięcy ofiar. 10% tej liczby stanowią zabite dzieci. Około 2,5 tysiąca osób uciekło za granicę, a co najmniej 7 tysięcy zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Te liczby każdego dnia rosną. Absolwentów uczelni wyższych zapraszamy na atrakcyjne dwusemestralne studia podyplomowe. Wśród kierunków do wyboru m.in. fundusze unijne, pozyskiwanie i zarządzanie w nowej perspektywie finansowej lat 2014-2020, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, a także polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej to nowoczesny system kształcenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej, co przekłada się na niższe koszty kształcenia. Zapewniamy zajęcia z wykwalifikowaną kadrą akademicką i wyjątkową możliwością praktyk. Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie internetowej uczelni. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na zimowe warsztaty muzyczne, które odbędą się w dniach od 12 do 15 lutego. W programie m.in. warsztaty muzyczne prowadzone przez zespół New Life M, zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, a także zwiedzanie Radia Maryja i telewizji Trwam. Zapewniamy zajęcia, zakwaterowanie i wyżywienie w komfortowym, malowniczo położonym hotelu akademickim. Warsztaty dziennikarskie to wielkie przedsięwzięcie. Przyjęliśmy formę gościny. My gościmy tych ludzi w naszych murach, pokazujemy co mamy, co oferujemy i jeżeli będzie ich taka wola, im się tutaj spodoba, to przyjdą do nas studiować. Młodzież tutaj do nas czwarty raz, piąty raz. Cieszą się z tej atmosfery, która tutaj jest, z opieki duszpasterskiej, też z takiego szacunku i podkreśla to młodzież, że pierwszy raz czasami się spotykają młodzi ludzie z tym, że dorośli ich słuchają, że liczą się z ich zdaniem i to jest siłą tych warsztatów, ale też siłą tej uczelni, tego miejsca. Termin zgłoszeń do 5 lutego. Karty uczestnika są do pobrania na stronie internetowej uczelni.